Cześć, dzień dobry. Mamy dzisiaj 24 grudnia i ja dosłownie rzutem na taśmę przybiegam do Was, żeby podsumować listopad. Przy okazji jednak chciałabym złożyć Wam życzenia, bo to idealny moment, żeby złożyć Wam życzenia na trwające właśnie święta, więc dużo, dużo spokoju i cierpliwości do świata, który czasami tej cierpliwości wymaga niesamowicie dużo, ale warto przystanąć i się mu przyjrzeć. A dla wszystkich tych, którzy świąt nie obchodzą, również życzenia wspaniałego czasu, bo to dobry moment, żeby pobyć z rodziną albo ze sobą samym. Mam dzisiaj plan, żeby podsumować czytelniczy listopad, dlatego że jeżeli teraz tego nie zrobię, to nie będę mogła dla Was podsumować czytelniczego grudnia ani całego roku, więc to jest ostatni moment. Grudzień miałam absolutnie szalony i nie miałam kiedy nagrać podsumowania listopada, a przeczytałam całkiem sporo ciekawych pozycji, więc nie mogłam sobie podarować, a bardzo, bardzo chciałam Wam o nich opowiedzieć, więc zapraszam na taki trochę świąteczny, trochę listopadowy film Mysz, mydło i powidło, ale będą książki, więc to chyba dobrze. Zapraszam! Zacznę od mojego największego rozczarowania listopada i jednocześnie od pozycji chyba najbardziej kontrowersyjnej, nawet kontrowersyjnej dla mnie, bo po prostu nie wierzę, że to powiem, ale powiem. Agatha Christie, Wigilia Wszystkich Świętych. Byłam na tę książkę niesamowicie najarana, dlatego że Halloween. Ja kocham Halloween. W duszy jestem Morticią i marzę, żeby mieć długie czarne włosy, więc Halloween. Z drugiej strony Agatha Christie. Ta cudowna okładka, bo wydawnictwo dolnośląskie, jak wiecie, wznowiło powieści Agaty Christie, nadało im nową, piękną szatę graficzną, w końcu godną królowej kryminału, więc oczywiście zbieram wszystkie te pozycje jak szalona. No i przeczytam Wigilię Wszystkich Świętych właśnie w Halloween. Oj, średnia jest to książka, bardzo. To najgorsza powieść Agaty Christie, jaką kiedykolwiek czytałam. I czytałam ją strasznie, strasznie powoli i męczyłam się okropnie, żeby ją w ogóle przeczytać do końca. Ja mam jednak tak, szczególnie z kryminałami, czy z takimi powieściami, wiecie, a la thriller, że ja po prostu koniecznie, koniecznie chcę wiedzieć, co się stało. Nawet jeżeli cała książka mi się nie podobała, to jestem ciekawa tego, w jaki sposób autor czy autorka opakowuje całą niespodziankę i co tam na końcu będzie. Poza tym to Agatha Christie, więc nie wybaczyłabym sobie chyba, gdybym jej mimo wszystko nie skończyła. Ale to jest bardzo słaba powieść. Podczas halloweenowej imprezy ginie mała dziewczynka, dziecko, mniej więcej 10-letnia dziewczynka, zostaje zamordowana, utopiona w wiadrze z wodą, które było zresztą elementem jednej z zabaw halloweenowych. No i Hercules Poirot, którego jak wiecie nie cierpię, Hercules Poirot próbuje rozwikłać tę zagadkę, rozpytując oczywiście wśród mieszkańców miasteczka, rodziny i poszukuje sprawcy. Tak w ogólnym zamyśle wygląda ta fabuła. I powiem Wam, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć pozytywnego na temat tej książki. Po pierwsze, była strasznie repetytywna. Miałam wrażenie, że Hercules Poirot prowadzi ciągle tę samą rozmowę, tylko z innymi ludźmi. Ciągle przewijają się te same wątki. Ta powieść jest w ogóle straszliwie przesiąknięta jakimś takim zgorzknieniem. Jest tu masa narzekania na młode pokolenie, na młody, nowy świat, który przychodzi. Jest to taka Agatha Christie, która trochę obniża swój poziom, bo tak naprawdę z tych rozmów Herkulesa Poirot z innymi mieszkańcami, czy z rodziną tej dziewczynki, która zginęła, nie dowiadujemy się nic o samym morderstwie, a o poglądach, między innymi na temat więziennictwa, w sumie Agaty Christie, i to bardzo mocno czuć. Poza tym ta powieść chwieje się bardzo mocno na nogach swojej psychologii i postaci. Ginie dziecko, for fuck's sake, nikt się nie przejmuje. Wszyscy zgodnie mówią, że to w sumie było trochę wredne dziecko, to ta dziewczynka dużo kłamała, konfabulowała, więc w sumie nikomu nie jest jakoś specjalnie żal. I powiem Wam szczerze, że czytałam tę książkę zdziwiona, bardzo zdziwiona, bo znam Agatę Christie, wiem jak ona świetnie potrafi szkicować bohaterów, natomiast tutaj ta cała wiarygodność leży i kwiczy. Nic tu się kupy nie trzyma, wszystko się rozłazi w szwach i nic nie sprawia, żeby mogło nam zależeć na tym, co w sumie fabuła nam proponuje.
Słowem, Wigilia Wszystkich Świętych zawiodła mnie przeokropnie. Nie wiem, uważam, że coś tu poszło nie tak, coś tu nie było dopięte, może było pisane bardzo, bardzo szybko, nie wiem. Mam wrażenie, że ta powieść bardzo mocno odbiega od innych Agaty Christie i jeżeli nigdy nie czytałyście niczego o Agaty Christie właśnie, to proszę nie zaczynajcie od Wigilii Wszystkich Świętych, bo myślę sobie, że jeżeli ktokolwiek na świecie kiedykolwiek zaczął przygodę z Agatą Christie od tej powieści, to ta przygoda była bardzo krótka. Kolejną powieścią, której chciałabym Wam opowiedzieć, jest Niedostatek Lynn Strugger Strong w przekładzie Ewy Borówki. To książka, która zostawiła mnie w pewnym poczuciu rozczarowania, to znaczy chyba nabudowałam sobie zbyt wiele oczekiwań wobec tej powieści, zanim zaczęłam ją czytać, więc kiedy ją skończyłam, to czułam się troszeczkę zawiedziona. To powieść, która mocno udowodniła mi, że nawet jeżeli lubicie wszystkie składniki danego dania, to nie oznacza, że samo danie na pewno Wam zasmakuje. Niedostatek wydaje się wpisywać w nurt tych nowych powieści, które ja tak uwielbiam czytywać, wiecie, Sally Rooney i te sprawy. Czyli 20-30-kilkulatkowie wchodzący w dorosłość i konfrontujący się ze światem takim, jakim on jest. A jest nieprzyjazny, często wrogi i taki, w którym odnajdujemy siebie jako jednostkę niezwykle skomplikowaną, z trudnymi relacjami, z problemami ze światem właśnie. Elizabeth, główna bohaterka, jest dokładnie taką postacią. Ma 30 kilka lat, 2 dzieci, męża i upadłość konsumencką na plecach. Okazuje się, że konfrontacja z życiem idzie jej dość opornie, a ona sama w tym całym świecie wydaje się dość zagubiona i wydaje się również, że niekoniecznie umie grać według zasad tej trudnej gry. Niedostatek to powieść o zawiedzionych nadziejach i o systemie, który nie spełnia oczekiwań, który zawiódł oczekiwania. I te nierówności społeczne są tutaj dosyć mocnym tematem, ale trochę trudno się na nich skupić, kiedy główna bohaterka wydaje się sama nakręcać swoją niedolę. Faktycznie widać mechanizmy, które chce obnażać Lynn Strugger Strong, ale jednocześnie sama bohaterka jest postacią, z którą trudno empatyzować, bo widać, jak mocno ona sama wchodzi w swoje życie, trochę strzelając sobie samej w stopę. Podejmuje masę decyzji, szczególnie właśnie ekonomicznych, finansowych, które ją jeszcze mocniej wkręcają w turbiny problemu. I w sumie, jak teraz o tym mówię, to myślę, że to być może jest całkiem dobrze, bo najprawdopodobniej w życiu też sami jesteśmy sprawcami trochę tych problemów, w których się znajdujemy, ale wydaje mi się, że w przypadku niedostatku trochę jest tak, że te nieodpowiedzialne zachowania bohaterki odciągają naszą uwagę od prawdziwego problemu, czyli właśnie tego systemu, który trochę przeżuwa swoje ofiary, a później je wypluwa. Mnie ta powieść skłoniła do refleksji, być może niekoniecznie takiej, jaką chciała we mnie wzbudzić autorka, bo ja tutaj zastanawiałam się bardziej nad przywilejem i nad uprzywilejowaniem, bo główna bohaterka, mimo tytułu, niedostatek, i mimo tego, co sama wydaje się o sobie i o swojej rodzinie myśleć, jest osobą szalenie uprzywilejowaną. Ja czytając niedostatek, zastanawiałam się, czym naprawdę jest bieda. Jak bardzo to ten problem i nasze postrzeganie jego zależy od miejsca, w którym siedzimy. Bo tutaj bieda jest tematem, natomiast wydaje mi się, że dla wielu czytelników, szczególnie z Polski, ta bieda z niedostatku może być trochę rażąca. I w świetle ogólnej sytuacji na świecie jest ona dosyć... Bohaterka jest bardzo uprzywilejowana i ten przywilej jest tutaj tym takim elementem haczącym. Trochę znowu, trudno wbić się w mechanizm tej powieści, widząc, jak bardzo jest ona trochę odrealniona, biorąc pod uwagę właśnie kontekst światowy. Jeśli lubicie powieści na temat właśnie problemów psychicznych, lęków, depresji, poczucia wyobcowania, lub z drugiej strony lubicie książki o macierzyństwie, niekoniecznie takim w 100% idealnym i spełnionym, to myślę, że niedostatek miałby szansę się Wam spodobać. Ja miałam chyba taki
problem, że czytałam niedostatek w momencie, w którym czytałam bardzo dużo o macierzyństwie i chyba trochę za dużo, chyba trochę mi się przejadło. I ten wątek tutaj nie do końca mi zasmakował. Natomiast jeżeli wy szukacie tego typu wątków, to w niedostatku jest ich całkiem, całkiem sporo. I tak naprawdę cieszę się, że tematy lęku, depresji i tych wszystkich spraw przenikają, zdają się przenikać na stałe do literatury i stają się takim integralnym motywem. Tutaj również się pojawiają i są całkiem, całkiem dobrze ograne, są całkiem wiarygodne. I kolejną rzeczą, która w niedostatku podobała mi się niesamowicie, to literatura właśnie. Wspomniałam, że główna bohaterka Elizabeth jest nauczycielką literatury i literaturę kocha. I właściwie literatura tutaj stanowi bardzo ważny wątek tej historii. Elizabeth bardzo dużo czyta i my takie polecajki czytelnicze od niej dostajemy ciągle. Tak naprawdę codziennie, dzień w dzień ona czyta coś innego i mówi nam, co czyta i przytacza fragmenty. To mi się podobało strasznie. Ja uwielbiam, kiedy literatura przenika do literatury. Jest taka meta-opowieść o czytaniu. W niedostatku tak jest. Tutaj mamy główną bohaterkę czytelniczą. To było po prostu świetne, bardzo mi się to podobało i jak widzicie pozaznaczałam sobie konkretne tytuły, więc super. Podsumowując, niekoniecznie podoba mi się sposób wykonania, to znaczy materiał, z której miała być utkana ta powieść, podoba mi się cholernie, natomiast sposób uszycia niekoniecznie mnie zachwyca. Nie jest to zła powieść. Ja chyba po prostu nie poczułam jej tak mocno, jak poczuć ją chciałam. Natomiast wciąż jest to powieść, która porusza ważne wątki i która porusza je w sposób naprawdę całkiem rzetelny. Nierówności społeczne, zawiedzione oczekiwania, klasowość, przywileje, wiele, wiele dobrych fragmentów, wiele, wiele naprawdę poruszających zdań i przemyśleń tutaj nam autorka serwuje, więc nie odradzam Wam kompletnie. Nie? Ale nie wsiadajcie na takiego wielkiego konia, bo z niego łatwo spaść i później mieć wyrzuty, chyba tylko do siebie. Książka, o której tylko wspomnę, mignę nią i polecimy dalej, to Wiedźmin, czyli Ostatnie życzenia Andrzeja Sapkowskiego, pierwszy zbiór opowiadań otwierający sagę. Czytałam, nie wiem, no widzicie jak wygląda ta książka, myślę. Czytałam już go milion razy i pewnie kiedyś przeczytam milion pierwszy. Ja bardzo lubię Wiedźmina, bardzo lubię to uniwersum i trochę przeczytałam, przygotowując się na drugi sezon serialu Netflixowego, a trochę dlatego, że już tęskniłam za taką dobrą, porządną fantastyką, a za taką właśnie Wiedźmina uważam. Bardzo dobre, bardzo dobrze mi się to czytało, łyknęłam szybko, to jest super wprowadzenie, uważam, że świetnie wprowadza właśnie do świata Wiedźmina, wprowadza w taki gładki, przemyślany sposób wielu bohaterów i całą problematykę świata, więc Wiedźmin również w listopadzie się pojawił. I pojawił się również Zakon drzewa pomarańczy Samanthy Shannon z wydawnictwa SQN, pierwszy tom. Ja mam to wydanie dwutomowe i przeczytałam na razie tylko jeden tom. I byłam oczarowana i jestem wciąż. Drugi tom czeka na przeczytanie, myślę, że wrócę do niego wkrótce. Jestem oczarowana. Ja bardzo lubię fantastykę, nie czytam jej może jakoś specjalnie dużo, natomiast lubię fantastykę, bo lubię ten moment, kiedy ona mnie odrywa od świata tu i teraz. I to jest chyba coś, co tylko fantastyka potrafi, i kryminały może, kryminały też, potrafi zabrać mnie kompletnie ze świata, w którym istnieję dziś i przenieść mnie zupełnie tam, gdzie mnie nie ma i zupełnie oderwać moje myśli. To jest, wiecie, taki czytelniczy blackout, ja przewracam te strony jak po prostu w transie, nic mnie innego nie interesuje i tak właśnie zadziałał na mnie Zakon drzewa pomarańczy. To jest fantastyka, która spodobała mi się z jednego konkretnego powodu. Po pierwsze, czytała mi się świetnie i nie byłam w stanie się tak naprawdę od niej oderwać i łyknęłam ją w kilka dni. A po drugie, kurczę, jest tu masa, masa silnych postaci kobiecych i to jest ten plus. Wiem, że być może teraz znawcy fantastyki powiedzą mi, że hej, to trochę niewiele, a ja powiem, hej, to dla mnie bardzo dużo. Ja strasznie nie lubię tej toksycznej fantastyki, w której kobiece
bohaterki pojawiają się tylko jako nagroda dla głównego bohatera, czy jako po prostu jakiś przerywnik. Bardzo tego nie lubię. W Wiedźminie tego nie ma i to jest świetne. Wiedźmin ma masę dobrych, kobiecych, mega silnych postaci. Natomiast fantastyka często opiera się właśnie na tym, że kobiece bohaterki stanowią nagrodę, ewentualnie przeciwnika, którego bardzo łatwo zgładzić. Natomiast w Zakonie Drzewa Pomarańczy większość kluczowych bohaterów to kobiety. I to spodobało mi się bardzo. Lubię to, po prostu to lubię i cenię. Cenię też również fakt, że autorką jest kobieta, w związku z tym wszystkie te kobiece wątki były napisane naprawdę fajnie i z takim dużym szacunkiem do kobiecości po prostu. I to było świetne. To jest typowa fantastyka, wiecie, smoki, czary, magia, wielki świat, nowy, wiecie, macie nową mapę, nowe krainy do nauczenia się, wszystko oczywiście z dużych liter, to jest taka rzecz, która mnie troszeczkę bawi, bo faktycznie to, co Samantha Shannon się wypomina, to to, że ona wpada w patos i faktycznie to jest trochę patetyczna fantastyka, ale mnie to nie przeszkadzało, ja się bawiłam cudownie. Bawiłam się naprawdę, naprawdę świetnie i czekam na drugi tom. Czekam totalnie i będę czytała inne książki z Samanthy Shannon, bo podoba mi się, jak buduje światy, bo one są dość rozległe i całkiem ciekawe. Nie mówię, że wszystko się spina. Myślę, że jest wiele miejsc, gdzie światło nie dociera i trochę ten świat, gdyby się przyjrzeć, mógłby nam się zacząć rozpadać, ale ja się nie przyglądałam. Ja miałam po prostu wielką przyjemność z czytania drzewa, Zakonu Drzewa Pomarańczym. Drugi tom na pewno wkrótce przeczytam. Świetna, świetna rozrywka, naprawdę. Wspominałam, że kryminały zabierają mnie jak nic innego ze świata tu i teraz do świata gdzieś tam. Więc Zygmunt Miłoszewski i Uwikłanie być może trochę Wam tutaj haczy, szczególnie jeżeli Miłoszewskiego znacie, bo jego kryminały to jest bardzo tu i teraz. Wszystkie kryminały Miłoszewskiego z tej serii trzech o Szackim, o prokuratorze Szackim, są o Polsce właśnie. Mają masę polskich wątków, dotykają polskiej polityki, polskiej historii, no i polskiej mentalności przede wszystkim. Ja natomiast trochę się diagnozuję jako psychofanka Miłoszewskiego i wielbicielka tej trylogii. Całą czytałam kilka razy. Jednak ostatnio właśnie zauważyłam w księgarni wznowienie tej trylogii. Ja jej nie mam na półce, więc jak zobaczyłam wznowienie w takich całkiem ładnie wyglądających i przyjemnych dla oka okładkach, pomyślałam, że hej, to jest moment dla mnie, żeby kupić wszystkie trzy i pewnie gdzieś tam przy okazji przeczytać. Więc zaczęłam ją czytać w dniu, w którym ją kupiłam, bo nie mogłam się powstrzymać. I pochłonęłam w jeden dzień. Ja po prostu uwielbiam Miłoszewskiego, uwielbiam to, w jaki on sposób pisze. Choć, jak wspominałam w holu, gdzie pokazywałam Wam Uwikłanie, to nie jest tak, że Miłoszewski nam dowozi jakiegoś głównego, nowego głównego bohatera, który byłby inny niż wszyscy, który by wnosił coś nowego. Coś takiego powiedziałam przy Annie Kańtok, że jej główna bohaterka wnosi coś nowego, jest czymś mniej typowym, przedstawia jakąś taką wartość orzeźwiającą trochę dla czytelnika kryminału, proponującą mu coś nowego. Szacki, główny bohater, prokurator, jest typowym prokuratorem, takim jakbyście sobie go wyobrażali. Ma takie typowe dla prokuratora, dla takiego wyobrażonego prokuratora problemy, w typowe kierunki jego myśli wędrują. To nie jest nic, czego byście wcześniej nie widzieli, ale Miłoszewski pisze o Polsce dobrze, pisze swoich bohaterów świetnie, te zagadki są niewydumane, a jednocześnie zaskakujące. Tu jednym z głównych tematów jest terapia ustawień. To też jest super, bo Miłoszewski w swoich kryminałach zawsze wplątuje jakiś temat, jakiś wątek, który zgłębia i to też jest super ciekawe. Polecam Wam Miłoszewskiego. Ja niebawem na pewno kupię drugi tom i będę czytać znowu, bo uwielbiam, po prostu uwielbiam te kryminały, mega mi pasują. Pokażę Wam teraz najdziwniejszą książkę listopada i nie, absolutnie nie żartuję, to jest najdziwniejsza książka listopada i myślę, że jest to najdziwniejsza książka 2021 roku. Są to Sielanki George'a Saundersa, książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Znak, za co dziękuję. Ja Lincolna w Bardo pochłonęłam w kilka dni, tę książkę, poprzednią powieść tego autora pochłonęłam w kilka dni, byłam zachwycona jego światem, byłam zachwycona tym, w jaki sposób on wchodzi w taki romans z nadprzyrodzonymi siłami, by
pokazać fakty i pokazać swoje przemyślenia na temat tego życia tu i teraz jak najbardziej. I muszę Wam powiedzieć, że z całą moją miłością do Lincolna w Bardo Sielanki chyba podobały mi się jeszcze bardziej, choć to zbiór opowiadań. Pokażę Wam jeszcze jeden zbiór opowiadań i muszę Wam powiedzieć, że ja nie lubię zbiorów opowiadań. Mówiłam to 100 razy, nie lubię zbiorów opowiadań i ja nie czytam zbiorów opowiadań, bo mi jest się trudno wkręcić w te historie, w te światy, które trwają kilka stron. Natomiast George Saunders napisał zbiór opowiadań, w który się totalnie wkręciłam, który przewracałam jak szalona, za każdą i na każdej stronie po prostu były momenty, w których odwracałam głowę i uśmiechałam się sama do siebie, myśląc, Boże, to jest człowiek, który nie ma dla mnie żadnej, ale to żadnej litości. I Saunders jest niesamowicie bezlitosny w Sielankach, bardziej bezlitosny niż był w Lincolnie w Bardo. To jest książka, która ma soundtrack, w mojej głowie ma soundtrack i jest to piosenka Marii Peszek, Ej wy, ludzie psy. Nie wiem, czy znacie tę piosenkę, to jest jedna z moich ulubionych piosenek, ale to jest książka o Saundersie, albo Saunders napisał o tej piosence, nie wiem. W każdym razie jest tu pewna nić i ja ją widzę. Ej wy, ludzie psy, mokra jest wasza sierść. Ej wy, ludzie psy, smutek będziemy łyżkami jeść. Tak, jemy łyżkami smutek, rozgoryczenie, zwątpienie. Świat Saundersa jest okropny, karykaturalny, brzydki, dziwny, niepokojący. Słowo klucz tej w Sielankach to bizarność. Wszystko jest bizarne, wszyscy bohaterowie u Saundersa są właśnie tymi ludźmi z mokrą sierścią, niedopasowanymi, dziwnymi, trochę nie na miejscu, nie takimi, którzy są w stanie być szczęśliwi w świecie, który Saunders dla nich napisał. Każde z tych opowiadań proponuje nam innego bohatera oczywiście, inny świat przedstawiony, ale jedno zostaje konstansem. Poczucie niedopasowania i siły grawitacyjne w tych światach, które sprawiają, że żaden z tych bohaterów nigdy nie osiąga spełnienia, szczęścia. Wszystkie wątki zostają zawieszone, a my pozostajemy z pustką, tak samo jak ci bohaterowie, są zawieszeni w pustce i z pustką kończą, jakby nie dostają od świata ani odpowiedzi na tak, ani odpowiedzi na nie. To jest bardzo niewygodna książka, to jest bardzo nieładna książka. W środku nic nie jest ładne, w środku nic nie cieszy i wydaje się, że ten świat jest bardzo wrogi i czytając, trudno sobie wyobrazić, że nasz świat, w którym żyjemy, jest jakkolwiek inny. Te fabuły, które proponuje nam Saunders, są niesamowicie odjechane, dziwne i szalone. To znaczy, on się nie boi niczego. W jednym z opowiadań stripteasera nawiedza jego zombie ciocia. W innym z opowiadań mamy trochę miejsce, taki park rozrywki, w którym zatrudniani są ludzie mający odgrywać to, w jaki sposób żyli ludzie w przeszłości, na przykład Neandertalczycy. Ale cały widz polega na tym, że oni mają serio tak żyć, tak serio, serio, są sprawdzani i mają być aktorami tak naprawdę, nawet kiedy nikt na nich nie patrzy. Mają odgrywać swoją rolę, mają kucać przy ogniu i usiłować i nie wiem, zjadać insekty z ziemi. Bo taki jest zamysł firmy. Niesamowita jest ta książka, bizarna, dziwna, przewrotna, odjechana. I za każdą tą dziwnością stoi jakaś bardzo prosta prawda. Wcale nie o tym odjechanym świecie, pełnym przedziwnych wypadków, a o tym świecie właśnie tu i teraz. Niesamowicie Saunders kocha turpizm, kocha bizarność, kocha brzydotę, kocha nas konfrontować z rzeczami, z którymi nie chcemy być konfrontowani, zabawia się i jednocześnie rzuca oskarżycielskie spojrzenie z jednej strony na świat, a z drugiej strony na system. I antysystemowość Sielanek bardzo mocno przypominała mi niedostatek, ale tam w niedostatku nie było dobrze, a tu w Sielankach jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze w taki sposób, że my ten system jesteśmy w stanie rozpoznać, zobaczyć i wytknąć palcem jego błąd. To, czego Saunders nam nie oferuje,
do rozwiązań. Tutaj nie ma rozwiązań, trochę zostawia nas, pozostawia nas w pustce, choć trudno go o to winić, bo któż miałby w tym momencie jakiekolwiek rozwiązanie. I ostatnie, ale najważniejsze, humor. To jest książka, przy której nie powinniście się śmiać, a trochę się śmiejecie. Saunders serwuje wszystkie swoje niewygodne prawdy z humorem, ale to nie jest taki humor, który zmiękcza ten przekaz i który opiłowuje mu kanty i sprawia, że łatwiej jest nam go przełknąć, a po prostu taki, który jeszcze mocniej wyjaskrawia te wszystkie trudne tematy, z którymi musimy się mierzyć. Kocham Sielanki i to będzie jedna z najlepszych, to była jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w tym roku i na pewno opowiem Wam jeszcze raz o niej, a przynajmniej wspomnę po prostu w podsumowaniu roku, gdzie będę Wam opowiadać o najlepszych książkach właśnie. Na pewno zobaczycie tam Saundersa i Sielanki, bo to jest wybitna książka. Wybitna proza, naprawdę. Jedna z najbardziej klimaciarskich książek, jakie czytałam w ostatnim czasie, czyli Sprawa Hoffmanowej Katarzyny Zyskowskiej. To powieść, z którą trochę nie wiedziałam, co zrobić, bo chyba niekoniecznie zapoznałam się z tym, o czym ona ma być, zanim zaczęłam ją czytać. Bo to jest historia kryminalna, oparta na prawdziwych wydarzeniach. I to sprawia, że miałam pewien problem na początku z jej czytaniem. Później zrobiłam sobie mały research w internecie i odkryłam, że faktycznie sprawa Kaszniców to sprawa, na podstawie której właśnie sprawa Hoffmanowej została napisana. I to kryminał, który dzieje się w Polsce lat 30. w dwóch jakby lokacjach. Mamy Zakopane i mamy Warszawę. Niesamowicie klimaciarska rzecz, naprawdę. Jedna z takich najbardziej klimaciarskich powieści, jakie kiedykolwiek chyba czytałam, bo Katarzyna Zyskowska, autorka, naprawdę bardzo, bardzo mocno stara nam się odbudować ten świat. Te salony, te hotele w Zakopanem, góry, podróże górskie, z drugiej strony Warszawę, Pragę, te niekoniecznie przyjemne dzielnice Warszawy, strach. Wiele, wiele tutaj elementów, które budują obraz świata Polski lat 30., który właśnie jest sceną wydarzeń sprawy Hoffmanowej. Hoffmanowa to postać bardzo kontrowersyjna w tej historii. To taka trochę polska Marilyn Monroe, polska gwiazda, tancerka kabaretów, znana w warszawskim świadku, która w pewnym momencie porzuca swoją karierę, wychodzi za prokuratora, staje się macochą dla jego syna i wydaje się, że zupełnie zmienia swoje życie. Razem z mężem wyjeżdżają do Zakopanego na wakacje, na takie ferie zimowe i podczas tych ferii wyruszają na pozornie całkiem łatwą wyprawę w góry, z której nie wraca nikt poza samą Hoffmanową. Drugim tłem oprócz tych wydarzeń jest już Hoffmanowa w szpitalu psychiatrycznym. Okazuje się, że ona po powrocie z tych gór, kiedy jako jedyna żywa z tych gór się wyłania, trafia do szpitala psychiatrycznego i z tamtej perspektywy opowiada nam o wydarzeniach. I oczywiście przychodzi również terapię. Tutaj pojawia się teoria Zygmunta Freuda i podświadomości, która jest tutaj jednym z głównych tematów. I podczas tych terapii razem ze swoim psychiatrą stara się odkryć, co tak naprawdę się zdarzyło, bo jest dotknięta utratą pamięci. W związku z tym i czytelnik, i ona zdaje się właśnie nie wiedzieć, co tak naprawdę się w tych górach zadziało. To literatura stricte rozrywkowa, ale czytało mi się ją naprawdę dobrze. Jedynym takim dosyć sporym minusem, który mnie tutaj drażnił i przeszkadzał mi w pełnej radości z lektury, to język, stylizowanie języka na język z lat 30., który tutaj te stylizacje występowały od przypadku do przypadku, były stosowane bardzo niekonsekwentnie. Miałam wrażenie, że w momentach, w których się autorce trochę przypomniało, ona wtedy stylizowała i to tak już naprawdę, naprawdę mocno stylizowała wypowiedzi, a kilka stron później jakby jej bohaterowie zupełnie zapominali, że mieli mówić tym stylizowanym językiem i wracali do języka bardzo neutralnego i współczesnego. To niekoniecznie mi się podobało, ale autorka daje radę w innych tematach, chociażby właśnie widać jej gigantyczną miłość do gór, bo z tego, co zdążyłam się zorientować, to kocha wyprawy górskie i ta miłość do wypraw górskich i do pieszych wędrówek tutaj bardzo mocno widać. I powiem Wam, że czytałam sobie
mój egzemplarz sprawy Hoffmanowej pod kocykiem i pod kołderką w ciepłym, ogrzewanym mieszkaniu w Poznaniu, a tak naprawdę gdzieś w myślach byłam zakopanem i widziałam hałdy śniegu i małe, urocze, drewniane domki i ten sekret, który trzeba odkryć. Bardzo dobrze, rozrywkowo i świetnie wspominam tę lekturę. Nie mówię, że jest idealna, ale jeżeli lubicie klimaty Polski lat 30., takie trochę retrokryminały, których tematem oprócz tej zagadki jest też fajne odwzorowanie świata, w którym się dzieją, to mogę Wam spokojnie sprawę Hoffmanowej polecić. I drugi zbiór opowiadań, który przeczytałam w listopadzie, to Ministerstwo Moralnej Paniki Amandy Lee Coe z wydawnictwa Tajfuny. Wow. Drugi zbiór opowiadań w tym miesiącu, który zbił mnie z pantałyku, po prostu. To jest świetny zbiór opowiadań, który sprawił, że mam jeszcze większy apetyt na wydawnictwo Tajfuny i na literaturę właśnie z kręgów azjatyckich, bo to jest prześwietna książka, to są prześwietne opowiadania. Amanda Lee Coe w centrum swojego zainteresowania stawia relacje miłosne, ale żadna z tych miłości nie jest miłością idealną i żadna z tych miłości nie jest taką miłością, o której zwykliście czytać. To nie są miłości, o których się pisze. To są miłości pokomplikowane, nietypowe i niewygodne właśnie, by o nich mówić. Tak właśnie pisze Amanda Lee Coe i moim zdaniem narzuca sobie niesamowicie trudne zadanie właśnie pisania o uczuciu, które mamy przecież w zwyczaju idealizować, w taki sposób, że wydaje się ono bardzo dalekie od właśnie ideału. Cudowne są te opowiadania, cudownie trudne, konkretnie cudownie trudne. Wiecie, istnieją takie książki, gdzie czytacie i myślicie sobie, okej, dzieją się różne trudne rzeczy, wiadomo, ale wiecie, że wszystko skończy się w jakiś sposób dobrze. Może nie idealnie, może nie wszyscy będą szczęśliwi, ale wszystko się skończy jakoś w miarę okej. Bo mamy wrażenie, że jakaś taka aura ochronna chroni bohaterów tej historii, no bo przecież to są bohaterowie autora, jego bliscy w jakiś sposób, więc wszystko zwykle kończy się w miarę okej. U Amandy Lee Coe jest odwrotnie. U niej wszystko dzieje się wszystkim. Jeśli jest jakaś sytuacja, to możecie być pewni, że z tej sytuacji wszyscy bohaterowie wyjdą maksymalnie poturbowani. Wszystkie wartości, w które wierzą, zostaną zakwestionowane. Wszystkie prawdy, w które wy chcielibyście wierzyć, zakończą swoją egzystencję ze znakiem zapytania na samym końcu. To jest niesamowicie gorzki zbiór opowiadań i niesamowicie ambitny. To jest jedna z ambitniejszych książek, jakie czytałam, właśnie dlatego, że ambitnie bierze sobie na cel uczucia, które opisywane są od dawna, a opisuje je wciąż jednak w taki sposób, że nosi to znamiona oryginalności, nosi to znamiona jakiejś nowości, świeżości w temacie. Coś ta książka wnosi, coś nowego proponuje. A ciężko to właśnie powiedzieć o książce o miłości właśnie. Świetna jest ta książka, świetne są te opowiadania. Singapur jest tutaj w centrum wydarzeń, jest całkiem integralnym elementem tych opowiadań, dlatego że autorka właśnie z Singapuru pochodzi i to jeszcze bardziej sprawia, że stają się one ciekawsze, bo ma ten taki pryzmat miejsca, w którym się dzieją i to miejsce również wnosi sporo wartości. Świetne. Ministerstwo Moralnej Paniki, jedna z najlepszych znowu książek, jakie w tym roku przeczytałam i jedna z najlepszych zbiorów opowiadań, jakie przeczytałam w życiu. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. I ostatnia książka, którą udało mi się w listopadzie przeczytać, to Historia trzęsień ziemi, mikrotrzęsień ziemi, a więc Sceny z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana. To zapis scenariusza filmowego, bo najpierw powstał film Sceny z życia małżeńskiego, na podstawie którego zresztą powstał serial i teraz mamy nowy serial wypuszczony przez HBO, a to zapis właśnie Ingmara Bergmana i jego scenariusza, który tutaj był podstawą do całości. Ja niekoniecznie chyba o tym wiedziałam, kiedy kupowałam tę książkę, kiedy się za nią zabierałam, natomiast to była bardzo ciekawa sprawa, bo
Ja takich scenariuszy nie czytuję zbyt wiele, więc to zupełnie nowa forma, która chyba te lekturę dla mnie jeszcze bardziej ubarwiła, bo tutaj wiele rzeczy dzieje się przecież w wyobraźni, tak jak być powinno. Ja filmu Bergmana nie widziałam, serialu zresztą też nie, natomiast nadrobiłam po lekturze. I faktycznie wszystkie te rozmowy mocno, mocno gdzieś tam ze mną rezonowały, bo to historia rozmów właśnie, to rozmowy między dwójką głównych bohaterów, między małżeństwem. A historia Trzęsień ziemi, o której powiedziałam na samym początku, to właśnie historia rozpadu tego małżeństwa, bo pierwsza scena z sześciu, mamy tutaj sześć scen, pierwsza scena z sześciu pokazuje nam małżeństwo w absolutnej harmonii i zgodzie, jak się wydaje, by później obserwować ich powolne dążenie do rozwodu. I tak naprawdę historia tego rozpadu i tego wszystkiego, co się między nimi zadziało, jest tutaj głównym tematem. Właśnie sceny z życia małżeńskiego. To jest bardzo dobra rzecz. Ja byłam bardzo poruszona. Głównie chyba ta forma gdzieś tam jeszcze mocniej do mnie uderzyła, bo przyzwyczajona do powieści, to jeszcze takich grubych tomiszcz, które mówią właśnie o tym samym temacie, byłam wytrącona z równowagi, bo dostałam zapis scenariusza, który ma niecałe 200 stron. A to naprawdę dobra rzecz i cieszę się, że się z nią spotkałam. To nie jest typowa historia i to tutaj nie ma prostych odpowiedzi i wiele rzeczy wydaje się zupełnie innych niż okazuje się na samym końcu. Bergman nie daje łatwych odpowiedzi, a stawia mega trudne pytania, między innymi o wolność i między innymi o prawdę, o to, czy jesteśmy w stanie być prawdziwi wobec siebie, chociażby w związku, będąc ograniczeni codziennością i konwenansami, których tutaj w scenach życia małżeńskiego jest bardzo, bardzo wiele. Świetna, świetna książka, coś zupełnie innego, jeżeli też czujecie się tacy trochę zawieszeni czy zawieszone w tej rzeczywistości powieściowej, to jak najbardziej Sceny z życia małżeńskiego mogę Wam polecić. Świetna rzecz. Jak widzicie, nie było żadnego non-fiction, a to z tej przyczyny, że rzeczywistość za oknem zdawała się w listopadzie zbyt trudna i zbyt ofensywna, żebym mogła się jeszcze mocniej zagłębiać w trudy tego świata, dlatego starałam się trochę od nich odejść i przeczytałam całkiem sporo dobrych książek. Jeśli miałabym Wam koniecznie polecić coś z tej kubki tutaj, którą przed sobą uformowałam, to zdecydowanie byłby to Saunders i jego Sielanki oraz Ministerstwo Moralnej Paniki. To dwie najlepsze książki listopada. Jeżeli macie cokolwiek przeczytać, to bardzo, bardzo proszę, przeczytajcie te dwa. Mimo że to zbiory opowiadań, wiem, ale warto. Warto się dla nich przełamać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Raz jeszcze życzę Wam wesołych świąt. Odpoczywajcie, zjedzcie dużo pierniczków. Ja swoje wczoraj upiekłam i dzisiaj zamierzam się nimi cieszyć. Jeszcze raz wesołych świąt. Trzymajcie się, cześć.